Dobra, czas na przedostatnią przygodę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest Wiedźmin. Właśnie weszliśmy do laboratorium. Wow! Co tu się dzieje? Pewnie Javed znowu. No wiadomo. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Ojeju. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Dobra, jeszcze chodzimy. Nie mogę się doczekać. Tutaj? Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Aha, spoko. Dobra, spróbujmy tutaj użyć... ale to na nich działa dosyć dobrze. Ładnie, ładnie, nie powiem. Będziemy tu spróbowali, żeby się nie dać trafić za bardzo. Bo to są jednak mutanty. A jeszcze tutaj, z tego co wiem, to czeka nas jeszcze walka z samym Javedem. A sam Javed na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem do pokonania. Dobra, spróbujmy jeszcze podejść. Dobrze, trochę atakuje, ale nie chcę też tracić życia. Ona się wolno trochę regeneruje. Dobrze. Po 130 z tego igni samego jedę. Więc spróbujmy sobie jeszcze wypić szybko wodę. No, ruszaj się. A, bo tutaj przejścia nie ma, dobra. To chodzi o to, żeby mi się szybciej energia odnawiała. To przy okazji sobie z nimi powalczę trochę. Na igni. Oni też nie wyglądają na zbytnie silnych. Tylko ten krytyczny atak może. Czy krytyczny? No te ataki ich trochę mogą zabierać, a ja z życiem to tak krucho różnie bywa. Mam oczywiście jaskółkę i deko z rajeczego. Ej. Kogoś tam widziałem, zdaje się. Berengara. Czyżby przyjdzie nam na ratunek zaraz? Czy co on tu właściwie robi? Jak jeden zostanie ten... rycerz zmutowany, to możemy jeszcze pomyśleć o walce. Wręcz, ale na razie nie. Kuferzysko, ognisko tam jest. To sobie uleczymy życie przy okazji, jak pokonam leszcza. Jednego z trzecim. Chodźcie, chodźcie. Już mi się chyba tak nie regeneruje szybko. Mana, znaczy są punkty energii. Nie. No, trafił mnie tak czy siak. Ale bieda. Chodźcie. Dobra, jeden otrzymał. Special obrażenia. Chodźcie, chodźcie. No, nie. Nie takie miejsce. No miejsce jest jakieś dziwne tutaj, że nie można przeskakiwać go. Tam jest tylko może jakaś lekka dziura, ale... potem powinno się dać przejść pod... nad tym. Nie ma tam żadnych kamieni, niczego podobnego. Kurde. Dobieg do mnie. Odpalenie, dobrze. Będzie chwilowa walka jeszcze. Oni mają trochę tego życia i... widzicie, nawet takie igni, które robi po ponad 100 obrażeń im, no nie robi wielkiego wrażenia na nich. Nie no. Co ty żeś zrobił? Geralt. Mam połowę życia jeszcze. Nara, leszczu. No, czemu taki dziwny odskok w bok robi nagle? Żeby naładować się na dwa. Zaraz będzie drugi jeszcze. No nie są to na tyle bystrze, żeby mnie wziąć na dwie strony. Ty jeszcze żyjesz. Dobra, chyba czas
użyć... Czekajcie, jak to się... Jak to się robiło? F1 chyba się udawało. Nie, to jest kamera tylko inna. To ciul. F3. To nie pamiętam, jak to się robiło teraz z tymi szybkimi przypisami. Dobra, dostali dwoje. Jeden ma trochę więcej życia, ale zaraz jednego i drugiego pokonam. Dobra. Udało nam się jeszcze uniknąć nawet ataku ze strony rycerzy. Dawać, 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 dawać. Chodźcie tutaj. Jeszcze trochę i jeden padnie. Nie, znowu... No, czasami ma tak jakieś dziwne odpały, no i przez to czasami mogę przegrać. Już kilka razy się nawet tak zdarzyło, że coś gdzieś się tam zaciął czy coś. Już nie miałem szans potem. Kurde, się trochę zmądrzeli, no. No jeszcze raz trzeba walnąć. Jeszcze raz. Jeszcze tylko jeden raz. Jesteśmy w domu. I zaraz tą jaskółkę jeszcze sobie użyjemy, zanim pokonamy drugiego. No mówię, potem możemy spotkać się z Javedem. Uniknąłem jego ciosu, ale szczęście. Ten to już w ogóle go nie ranię. To przynajmniej po 15 czy coś. Chodźcie, chodźcie. Oni by się musieli zbugować tak nagle. Ten już naprawdę niewiele ma życia, więc musimy go naszą tutaj... No nie trafiłem tego drugiego. Przykre trochę. Bij go, bij. Dobra, jeden zabity. Gdzie ten drugi? Tutaj. I szybko zrobimy sobie teraz. Po pierwsze to. A po drugie to. Będę go teraz bił szybko. Zmutowany. Unik. Ła. No. No dejmet. Dobra. Udało nam się. I tak jak mówiłem, teraz chyba sam Javed przyjdzie walczyć z nami. Dobra, się napiję, to pewnie jakaś rozmowa się teraz wywiąże. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Wysłałem silny oddział do szpitala. Wejdą tam i zabiją wszystkich rannych, a ta ruda suka będzie się temu przyglądać. Później pewnie ją zgwałcą, a następnie przyprowadzą do mnie. Zrozumie wtedy, że powinna się zabić, ale na to będzie za późno. Podamy jej mutageny. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintala! Oj, oj, oj. O, jest i Berengar, tak jak mówiłem, że pewnie przyjdzie. Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivii, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Dobra. Spotkamy się jeszcze, wilku.
Berengar podjął decyzję. I o to chodzi. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Spróbujemy jakoś go pokonać we dwóch, tylko musiałbym właśnie tą jaskółkę teraz zażyć, o ile przyjdzie mi chwila na to. Czekajcie. Ciach. Ło. Wow. Chyba Berengar zginął. Stałem chociaż? No. Jak on to zrobił? Rozerwę cię na strzępy. No, nie zdążyłem zapisać, szczerze powiedziawszy, więc wiem, że już przegrałem to. O, chyba, że się zapisało samo. Nie byłbym w tym momencie... nie byłbym w tym momencie nawet zdumiony, żeby to się zrobiło, ale niestety chyba nie za bardzo się zapisało, więc muszę teraz od nowa zabijać tych frajerów jeszcze i ja pierdzielę, no. Tyle czasu. Dobra, koniec tej czczej gadaniny. Ja ich najpierw pokonam i do zobaczenia za chwilę. Dobra, już jestem, ale niestety widzę, że dalej się nie da tego zapisać. Nie mam w ogóle takiej opcji tutaj, bo mi się nie podoba. I Berengar zginął niestety. Nie wiem, jak ja to zrobię. No nie wiem po prostu. Spróbujemy go trochę. Tak o. Ła. Wdepnąłeś w niezły kłopot. Tylko nie to. Muszę unikać jak najbardziej jego każdego szuta. Jak ze mnie będzie za mną bieg. Staram się go tak trochę. No uderzyłeś go chociaż raz. Nie wiem dlaczego mój w ogóle nie chce go bić. Jak on leży. Więc musimy jak najbardziej uciekać w taki sposób. Berengar go tam lekko skaleczył. A natomiast muszę go bardziej kaleczyć. Dostał. Takie kółeczka będę robił. Ciekawe, czy coś zrobi w tym momencie. Bo Azar Javed tutaj skończy swoją przygodę, tak również jak i Berengar tu skończył swoją przygodę z Wiedźminem. Znaczy, no, przygodę z Wiedźminem. No, on jest sam z Wiedźminem, ale chodzi o to, że skończył swój żywot. Został. No jak nie? Na razie wszystko wychodzi. Tak jak powinno być, tak wychodzi. Dużo tego życia mu zostało, zresztą zaraz zobaczymy, jak będę mu kolejny raz z Ardena pociskał. To zobaczymy. Dlatego ja nie mogę na chwilę nawet przystawać za bardzo, bo on... Oj, dużo mu zostało. Nie! No właśnie, tego się obawiałem. Dlatego musi mi wejść ten atak od razu. Jak on leży, to musi mi wejść, bo inaczej to jest liptoniacz i przez to ciężko się walczy. Trochę inny tryb obrałem niż pewnie inni gracze, bo zapewne inni gracze szli na prostą walkę z nim. Ja natomiast mam tą taktykę uciekania. Nie ten miecz, ale dobra. Weszło coś tam. Po 30, ale weszło. Też dobrze, całkiem. Czyli on jest nie jest odporny ani na srebrny miecz, ani na stalowy, bo tak naprawdę, no, ciężko zdefiniować Javeda, który jest, no, z jednej strony człowiekiem, ale z drugiej strony pewnie jakimś mutantem, więc mutant to już można chyba uznać jako
Spora właściwie. Chociaż... Jak było z tym? No ładuj się. Nie? Nie wierzę, że to się nie udało. To bardzo go odrzuciło. I teraz spróbujemy z Igni go pociągnąć. Tak, żeby go podpalić, a potem dopiero przeatakujemy. Zobaczymy, może coś z tego też się uda działać. Zapiszmy sobie w tym momencie grę. Dobrze, że się udało teraz. Ej! Nie możesz chować miecza. Skitu. Czasami to się przydawało, że chowałeś tam miecz, ale nie teraz. Nie działa na niego podpalenie? Serioza? Dobra, muszę tak szybko atakować. Rozejdę cię na strzępy. On za dużo daje oślepień. Dobra. Trochę na niego tak podziałałem. Chodź, chodź, chodź. Teraz Igni. To tylko 16 mu zabiera. To ba 9. Jest w takim razie w stosunku na Javeda. Kurde, teraz on mnie zaczyna już bić tak poważnie, już tak, że mnie obala. Dobrze, no nie. Teraz już mi chyba nie da stać. Chodź, 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 chodź. Dostał kilka Rozejdę cię razy, na ale to jest strzępy. ponad połowa życia jeszcze u niego. U mnie to jest tyle, że zaraz mogę zginąć. A to nie jest niestety dobre. Patrzmy, co tu jeszcze mam. Znane petardy, co one właściwie robią? Nie wiem, co petarda robi. Nie, 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 kolego, nie. Tak dobrze to nie będzie. Twoje sztuczki Śmieć. na nic się nie zdadzą. Śmieć. Po prostu śmieć. To są najcięższe walki, jakie mogą być. Nie wiem czemu, ale no nie radzę sobie z takimi. A nie jest to jakoś... No, trudne. Dobra, niewiele straciłem tak naprawdę, bo zapisałem na walce z tym frajerem. Więc mogę sobie pozwolić na coś takiego. Chociaż może nasz... Wow! No bij go. Teraz muszę się skupić, więc nie za bardzo komentuję też. No widzicie, co ten dziad robi. No. Przecież uciekałem. Powalenie znowu. Jak on będzie tak cały czas tymi młotami ładował, to ja nie mam szans stać nawet. O. O, fajnie wiedzieć. Wdepnąłeś w niezłe gówno. No nie! Jak ty to robisz? No jak ty to robisz? Twoje sztuczki Dziwka mała. się nie zdadzą. Chodź. Postawione. Ile dostanie z tego? Chyba niezbyt dużo. Dobra, odsuwam się. Ale to był całkiem niezły krok. Całkiem, całkiem. Wow, 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 wow. Kolega też dosyć szybko biega. Nawet z takim taką ciężką bronią. To jest, no, rzekłbym, trochę dziwne. Nie? Dopiero teraz ten. Znak.
Dobra, mam ponad połowę życia, spróbujmy. No nie. Dobra, teraz trzeba uciekać, bo kolega tutaj mnie sypnął piachem. Nie wiem w jaki sposób, ale sypnął. Jeszcze mam tutaj Quen, zdaje się, to jest znak Quen. Nara, frajerze, nie będziesz mi tu machał przed twarzą. Chodź, 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 chodź. I tak teraz możemy uciekać. Ma więcej ładunków, trochę możemy liczyć. Zapis. Bo więcej życia już stracił. Nie spodziewałem się, że pomyśli. Ale ten jest myślący przeciwnik, to musi tak być, że pomyśli. Wow, 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 wow. Zejdźmy z tych schodów tak generalnie, bo no trochę niebezpiecznie się zrobiło na nich. Ale ponad połowę życia masz, no jeszcze, no jeszcze powalenie z kilometra mi zrobił. On jest niemożliwy, ten przeciwnik. Powalenie z kilometra robić. Jeszcze jest ten znak? Nie ma już tego znaku, cholercia. Nie podoba mi się to. Ale też niewiele straciłem, bo znowu... Wdepnąłeś w niezły. Znowuż przecież zapisałem, jakbym zginął. Ale gin szybciej, no Javet, nie mam całego dnia na ciebie. A tak to ja muszę osobny odcinek pewnie poświęcić tylko na to, żeby ciebie pokonać. Fakt, że to już jest końcówka gry, że jeszcze tam niewiele zostało, ale mimo wszystko. Nara, frajerze. Możesz mi tu machać mieczem. Może gdybym jeszcze wyrzucił to i to... Może trochę szybciej będę biegał. Ku. Ale tu się całkiem szybko regeneruje mi tak... energia. Oj. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. No ja nic nie mogę zrobić w tej chwili. A już nie mam chyba dekotu żadnego, nie? Żeby żywotność szybko poprawić swoją. W ogóle nie pomyślałem o tym. Ja sobie wypiję ją teraz. Czemu by nie, skoro ja mam zapisaną grę tak z 3 minuty wcześniej, to w tej chwili mogę sobie jej użyć jako tej służącej do walki. Myślałem w ogóle, bo przecież skoro mam to... Zamieć. Gdzie jest Javet? Nie. Nie było mowy o czymś takim. Stań. Wdepnąłeś w niezłe gówno. Ale to może nieco pomóc. No, jasne. Dawaj, Wiedźmin. Uciekać trzeba. No jasne. Powalenie z kilometra znowu. Musisz stawać szybciej, Wiedźmin. Bo ja nie mam szans w takim momencie, w tym momencie. Drugi atak. Nie ma czegoś takiego.
Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Czemu ty musisz mieć to gówno cały czas? No, z powalenia mnie jeszcze lutnął. Trochę za mało ataku mam na niego. No ale cóż, będziemy próbowali dalej. Może w końcu coś z tego wyjdzie. Zaraz, na przykład dwójka to jest... Rozerwę cię na strzał. Dobra, to była chyba magiczna tarcza, to co zrobiłem sobie przed chwilą. Ale otrzymała tylko jeden atak. Szczepionka, co to jest? Co to było? Bo nie wiem dokładnie. Jakieś spętanie? Whatever. A masz. Wow, wow, wow. Wydepnąłeś w niezły. Ale ponad połowę życia już mu tam zabrałem. Czyli możemy jeszcze sobie teraz igni walnąć za chwilę. Podpalenie. Przynajmniej będzie mu życie zabierało pomału. Ej! Suka mała mi zabrała tyle życia już. A ja próbuję dalej, no. Najwyżej przegram. No, no, regeneruj się, regeneruj. I Javet już jest za moimi plecami zapewne. Zapis. Nie straciłem zbyt wiele poza życiem. Wow! A kolega tutaj co? Rozerwę cię na strzępy. Dobra, wczytaj grę. On tu stoi. A zapisałem w tym momencie, zaraz przed tym jak wszedłem. A on ma już tylko tyle życia, no to... Spróbujemy. Spróbujemy zrobić igni. I potem jeszcze przeatakować lekko. Tu jesteś, tak? Nie. Zbyt szybko. Chillowo. Czytaj grę jeszcze raz. Nie wyszło mi to, co powinno. Chyba F8 jest wczytanie gry, ale... Pewien co do tego nie jestem. Javet, suka mała. Mógłbyś dać i wygrać już. Chodź. Dobra, masz na razie tyle, żebym nie tracił życia. Jak ono się regeneruje. Ja uciekam dalej przed nim. Nie będę się dawał za bardzo. Bo nie mogę. Już nie pozwoli mi na to moje życie. Już lepiej, żebym mu igni ładował. I zabierał mu to życie, niż żebym podchodził do niego z bliska. Wdepnąłeś w niezłe gówno. Podpaliłem cię tylko kilka razy. A on z biegu nie może powalenia zrobić chyba. On dopiero jak podejdzie do mnie i zrobi, że się ten atak, wtedy dopiero jest możliwe, że zrobi we mnie powalenie. A że ja mu się nie daję w tej chwili, to może trochę trwać, ale za to nie przegram tego. A taktyka zawsze jakaś jest. A tu nie ma za bardzo jak uciekać też. Dobra, mniej niż połowa. Już jest ta mniejsza połówka, no. Ale to jest mimo wszystko jeszcze za dużo. Ma jeszcze więcej życia ode mnie. Dalej. Tak się zdaje przynajmniej. Jak go pokonam, to pewnie jakieś nowe talenty jeszcze uzyskam. Ale to dopiero jak go pokonam. I chciałbym je... dobrze rozdysponować. Chyba, że też mogę trochę mikstur zrobić tych, co dają srebrne punkty umiejętności. A dobrze, że to też odrzuca kawałek. A kolega też traci przeżycie. Mogę więcej wigni też ładować, no ale to... Arden jednak... Jakoś to mnie lepiej przemawiało. Widzieliście, ile razy już Arden pomógł mi w walce, że wygrałem
z resztką życia, więc nie warto było według mnie w inne inwestować. No ale to Igni teraz cholernie by się przydało, żeby pokonać Azara Javeda. Sukinkota małego. Ja jak dobrze pójdzie, to może nawet do połowy życia uzyskam z powrotem. On natomiast tylko traci, bo on się nie leczy. To mi się podoba, że on się nie leczy. Bo jeszcze gorzej by było, jakbym uciekał, a on by się cały czas leczył. To już bym miał wtedy, szczerze mówiąc, po walce. Zapis. Wyciągaj ten miecz. No właśnie, bo on już tu biegnie. Jezuniu. I znowu teraz się właśnie przydał zapis. Tylko stanąłem na chwilę i już miałem po grze. No na chwilę nie. Drobną chwilunię, a ja już tu leżałem. Bo on sobie postanowił dać oślepienie, mimo że mu to nie wyszło. Wow. Trzeba go trzymać też na odległość. Dawać. Nie przestawać, uciekać. Się nie przejmować tym, że Javed mnie goni. Zapis kolejny. Jak on mnie zostawia, to będę co chwilę zapisywał. Nawet. Będzie trzeba. Tam jest dopiero. I tak ma być. Mi kilka ciosów mnie nie ma. Mi się nie podoba to cały czas. A tutaj mam w tym szansę na rozbrojenie i ból. I plus 30 obrażeń mam w tym, więc i tak dobrze, że z tego nawalam. Chodź. Wiem, że jesteś lepszy ode mnie, ale chodź. Może jakieś śmieciowate kamienie. Nie no, patrzcie go. Ciągle chowa ten miecz. Ej. Rozerwę cię na strzępy. Ej. Miałem szansę na zapis jeszcze jeden. Dobra, się jeszcze napiję, bo mi się gorąco zaczyna robić w tym pokoju. Cholernie grzeje ten mój komputer, no okej. Javed, szanowny frajerze, zginiesz wreszcie. No musisz zginąć. I to w tym odcinku. Nawet jakbym miał poświęcić ten odcinek tylko na to, żeby cię zabić. I na niego nie działa podpalenie. Przydałoby mi się coś teraz. Kot, to nie. Chlujnij to szybko. Mam nadzieję, że... No, teraz to się energia regeneruje szybko. Chodź, Javed. Mam na ciebie Igni. Zawsze mu nadać Arden i potem jeszcze jedną taką wodę sobie wypić. A to by też nie była głupia rzecz tutaj. Zapis. Teraz zapis, żeby takich głupich błędów znowu nie zrobił. Że on mnie nagle dopadnie. Tu jest. Nie może bliżej podejść. Dobrze, że ta woda jest też zamiast puszczyka, bo puszczyka no niestety nie mogę zrobić w tej chwili. Tak bym nie mógł. Bo nie miałem gdzie zrobić jeszcze przed zakończeniem. Frajerze.
Zaraz zginiesz marną śmiercią. Fajnie to jest w ogóle człowiek, który jest odporny na ogień. No, no logika. No ale cóż. Każdy no, normalny człowiek powinien się podpalić od takiego znaku. Zapis. Ale nie on. O. Javet? Już prawie, no ja już cię prawie mam, no ale nie mogę cię dopaść jeszcze. Jeszcze tak spróbuję teraz z Igni zrobić i potem spróbuję do niego podejść i walnąć go moim diabłem. On jest też wytrącony z równowagi wtedy trochę. Dobra, trochę dostał. Jeszcze bym się zlagował tutaj. Gorzej jakby mi klawiatura wysiadła. Jeszcze w tym momencie. Niestety nie kablowa, tylko bezprzewodowa. Dobra, w każdym razie trochę żeśmy go trafili jeszcze. Znowu będę musiał użyć teraz igni. Weźmiemy go na środek może, bo na środku najlepiej na niego zapis. Z drugiej strony pewnie wyjdzie, tak? Nie, jest za mną. Ale patrzcie jak on ma, jaki on ma ciąg na mnie. Rozerwę cię na strzępy. Ora, jeszcze dwa razy go ciachnąłem. Nie wiem, czy on się tego spodziewał, czy też nie. Ale dałem mu teraz do wiwatu trochę. Pokazałem, że nie jestem tchórzem. Ja tylko przed nim uciekam, żeby mnie nie zabił tak szybko. No tak, jasne. No super. Z kilometra. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. No twoje tym bardziej. Tylko sorry, ale z kilometra obalenie robisz, no to ciekawe bardzo jest. Jak ty tak daleko skaczesz, jak ty krótkonogi jesteś. I się cofasz, ty chwała mi obrażenia zadajesz. Jestem ciekawy, jak ty to robisz wszystko. Zaczynam przez ciebie tyle życia, tyle energii, tyle czasu. Tyle wszystkiego generalnie. Ale nie no, spróbujemy jeszcze trochę pobić. Ciągaj ten miecz, go nie chowaj. Bo ja go muszę tutaj zużyć zaraz. Żyjemy. Chodź tu, Azar. Czekam. Wdepnąłeś w niezłe gówno. Słucham. 46 mi chlujnął. Jakby się tak mógł unikać tych wszystkich jego ataków, jego podpaleń, znaczy nie podpaleń, tylko jego oślepień. Ja bym był naprawdę propsem. Przecież i tak mam już 50% na oślepienie. Uniki. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, Javet. Znowu żeś mi oddał trochę swojego życia. Już mam taką opcję wysysania broni dodatkową. Tam tak jak w Skyrimie mamy taki bonusik, że wysysamy. To ja bym był w niebo wzięty, no naprawdę. Ja bym zrobił z tym dużo rzeczy. Javet za mną nie goni. Zrezygnowany chłopak chyba. Jest, biegnie. Już się nauczył, że trzeba biegać dookoła. Jak koń. Jeszcze tylko tyle życia masz. Dobrze, zaraz go będziesz miał jeszcze mniej. Ja właśnie czekam na to, aż ty tego życia tyle stracisz. Zapis. On jest zapisywał, co chwila. Zaspamię tymi zapisami, ale... Każda utrata życia Javeda i prawie zero moich
No teraz już trochę straciłem. Bo zbyt odważnie poszedłem do Javeda. Tym razem. Tylko życia jest coraz mniej, no i zero dekotu, zero niczego mam w tej chwili. Nara, frajerze. Nie bo jeszcze do mnie podchodził. Tak w sumie więcej energii mi się regeneruje niż żywotności. Za żywotność tak, w takim zabójczo małym tempie mi się regeneruje, a natomiast energia w takim miarę szybkim, więc nie wiem co tu się dzieje. Będzie się teraz ciemno wszystko mrugało i tyle tego będzie. Zapis. Pewnie, że zapis. Chodź, Javed. Chodź. No jeszcze 1/4 życia mu została. Ale się boję do niego podejść, bo mnie teraz może huknąć jeszcze. A jak te po 15 mu zadaje obrażeń tym igni, jeszcze jakaś nadzieja jest. No już ledwo co żyje. Ledwo co. A nawet stoi prawie niewzruszony sobie. Tą 1/4 życia. I ganiam je dalej. A co tam? Żywotność. Laszunia musiała być. Teraz już mnie możesz ganiać, Javed. Jestem gotowy. Będę się tak podpalał, tylko. Nie widzę innej opcji już teraz. Nie ma szans inaczej, żebym cię zabił. I widzicie, tak to wygląda, jak się nie robi wszystkich misji pobocznych potem. Tak bym miał więcej obrażeń i w ogóle wszystkiego, pewnie miałbym lepszy miecz jeszcze. Ale nie, no postanowiłem zrobić tak po swojemu i tak wygląda to. No i tak jest całkiem w porządku, według mnie. Przynajmniej. Tyle co ja w tej grze zrobiłem już tak. To sam, bez niczyjej pomocy. Nie. Wdepnąłeś. Przywleciałem w niego prawie. No, w ciebie wdepłem. Mimo, że cię przyznałeś przynajmniej. W gówno wdepnąłem. Wleciałem. Niego tak przez przypadek kompletny, ale... Chodź, Javed, chodź. Mam dla ciebie coś. Przesyłka specjalna. Prosto z piekła, ha! Nie ma to tamto. I ta walka, tyle czasu. No nie dość, że się pół dnia przebijałem do ciebie, bo się jakimiś 5000 frajerców... stanęło... swojej obronie, to jeszcze teraz muszę się z tobą bić pół dnia. Boże, jaki ten świat jest okrutny. Niesprawiedliwy, że ja mam tak mało siły w porównaniu do nich wszystkich. No nie. Już miałem opcję zapisu. No i właśnie o to mi chodziło. Czekaj, szybko chlujnij sobie wody. Dobra. I to też trochę mi życia chyba rośnie wtedy szybciej. Tak zauważyłem. Chodź, Javed. Welcome in hell. Jeszcze 3 razy takie coś walne i plus jeszcze kilka razy go tak machnę mieczem. Nie ma go. Powalni te kilka razy go mieczem, a tej żywotności to on ma... A sam ładowałem trochę, żeby mieć więcej tej żywotności. Dobra, dostał kilka razy. Wolę nie ryzykować drugim atakiem, mimo że bym to mógł zrobić, ale wolałem nie ryzykować, bo on mnie też by zaraz machnął kilka razy, jeszcze by mnie odrzucił. To jest w ogóle jakiś taki dziwny człowiek. On jest odporny na wszystkie moje ataki prawie. No właśnie. Jeszcze tego mi brakowało.
Żyję. Jestem dobry, przeżyłem ten atak jeszcze. Zbroja mi też dużo daje, bo ona ma przecież otrzymane obrażenia minus 20 i natężenie znaku plus 10. Regeneracja energii plus 10, no tak, dlatego mi się też szybciej regeneruje to wszystko. Ale woda też daje efekty. Coraz lepiej nam idzie. Szybko wodę chlej. Zapisuję od razu. Ku. Dobra, Javet jest tutaj. Nie. Dobra, nie podchodzę do niego na razie, bo z życia jest naprawdę jak kot napłakał, czyli prawie nic. A Javet może sobie zrobić ze mną co chce. I się to mi nie podoba. Jeszcze troszkę. Już nie przyjmuj tyle tych ataków na klatę, Javet. Wiem, że jesteś silny, ale nie powinieneś być aż tak silny, żeby... No tyle co ja ci zebrałem, no to przecież... Ja bym wybił pół szwadronu przez to twojego. Przez ten czas. Ty gnoju. O, musiało to w końcu do tego dojść też, że mnie dopadnie. Jedną szóstą ci zostawiłem życia chyba, to. Ale niewiele znowu straciłem. Ja tu już... jaki jestem dzisiaj już wkurzony od samego rana. Ten Wiedźmin mnie tą koniec tak denerwuje. Tak ciężko. Już do niego nie podchodzę nawet. Tylko po prostu uciekam przed nim i czekam, aż mi się naładuje igni. I punkty energii. Wtedy tylko igni i gościa nie będzie w końcu. Ciekawe co Shani powie, jak będę. Bo ona pewnie będzie mi teraz pomagać do końca. Znając życie. Ona by była dobra, żeby mnie uleczyć. Nie pogardził. Jakby mnie uleczyła po tej ciężkiej walce. I żadnych oślepień mi tu proszę nie tego nie dawać. Zbroja kruka jest dobra. Całkiem uciekamy. Jeszcze jakby była, o właśnie, taka opcja. I panie dziejaszku, szybko jeszcze woda. Ona mnie ratuje pod sam koniec gry. A wcześniej jej prawie nie używałem. Chodź. Dobra, trochę otrzymał znowu. Ej, z kilometra znowu. Wdepnąłeś w niezłe gówno. No daj mi uciekać. A nie, leszczu mały. Życia znowu miałem już brud. Z kilometra mnie obala jak zwykle. To jest to... No nierealne co on robi. Życia też ma już... No daj się zabić. Daj się frajera zabić w końcu. Pokazaj co umiesz, zrobiłeś swoje. Ale jesteś już do zmiany. Nie! Frajer. Asshole mały. Ale już miał mniej życia niż jak ostatnim razem mnie zabił. Tak mi się zdaje przynajmniej. Asshole pieprzony. Dawać, no. Ja już nie mogę się doczekać. Gdzie jest Javet teraz? Pewnie za mną. Nie mogę się doczekać, aż on będzie leżał. Leżał, kwiciał przede mną. 15. Stanowczo za mało. Mu obrażeń zabrałem. Stanowczo. I
No nie, już nie mogę zapisać, bo F4. F4 to jest chyba opuszczenie gry. Z tego co wiem. Teraz już przynajmniej. Ten pasek szybkiego dostępu. Szkoda, że na tym pasku nic już nie mam. A mogły być jakiś dekod. Chlujnął i wtedy... No, chciałbym, bym poszedł sam na sam. Nie trafiłem. Ja pierdzielę. Specjalnie czekałem, żeby on mi wszedł w zasięg tego. I tak nie trafiłem. Ale jestem zdolna bestia jednak. Piszemy SMS-y. Już słyszę, że idą do mnie. 17. Ależ to są obrażenia. No to są tak magiczne obrażenia. Jak tym stworom, którą przywołał ponad 100, zadyrałem tym ignia. No, prawie nic. Szczerze powiedziawszy, to nawet na podstawowym chyba zabierałem więcej. Szczerze powiedziawszy, już mam go dość. Już nie mogę napatrzeć na tego Javeda nawet. Chluję i szybko. Naraz przybiegnie tutaj. To już sobie igni razy dwa ładuje. No nie, nie mam jeszcze na drugie igni. Ale już, już, prawie, prawie. Też nie mam całego dnia, więc muszę jak najszybciej się z nim rozprawić. Chcę to zrobić jeszcze... No, za chwilę. Twoje sztuczki na nic nie się nie zdadzą. What to? Widzicie, ile on atakuje? Miałem, powiedzmy, że coś pod... No prawie połowę życia, a już nagle mam jedną ósmą, jedną dziesiątą. A co tam? Taka szybka strata życia. Nara, frajerze. Dawaj, dawaj, dawaj. Zbywamy ten hard rock jeszcze z tym. Tutaj otoczenie wplecione jest fajne. Podoba mi się to. Zapis. A nie, już nie zdążę. Już Azar idzie. A chciałem jeszcze właśnie wypić tą wodę i... Nie wyszło. Ale i tak się w miarę regenerujemy. Azar. Dawaj. Ganiaj za mną. Kurde, że FPS-y nagle skaczą sobie jak chcą. Dobra. I teraz Q. To jest dla niepoznaki tylko ten miecz, bo widzicie, że go prawie w ogóle nie użyłem w walce z Azerem. Nie wierzę, znowu. No jasne, dupa, tyle szczu, nie możesz co chwilę używać oślepienia z kilometra. No wczytaj, zlagowało się tak jak gdyby na chwilę. No, oślepienie z kilometra, obalenie z kilometra, więc no, znowu programiści się nie postarali pod ten koniec, już chyba pod koniec to im się nie chciało po prostu. Tak, na serio, rzekłbym. Dobra, w każdym razie tutaj żeśmy go zignorowali. Od razu. Ignajtowali, sorry, taka polszczyzna. Angielszczyzna. Nawet nie wiem, co szczerze powiedziawszy mam mówić, nie chcę mi się po prostu gadać. Jestem tak w tej chwili zżyty z Wiedźminem, że szybko pokona tego Javeda, że no nie wiem już sam. Znowu zaczynasz?
rozerwę cię na strzępy. Widzieliście tego frajera? No widzieliście, co on zrobił? Skąd znowu walnął? Ja chcę tego gościa, który napisał taki właśnie program, że on z kilometra potrafi mnie uderzyć. No chciałbym zobaczyć tego gościa, no. Powiedz mu kilka słów, to co mnie powiedzieć. Na galerze powinien zasuwać do końca życia swojego. Dobra, teraz trochę dalszej odległości go wziąłem. Naprawdę wiecie, zapisałem dopiero i walnąłem go raz z Ignite'a, więc nie mam znowu dużo do stracenia, ale mimo wszystko, no chciałbym zobaczyć tego gościa, który to zrobił, bo naprawdę już chyba na koniec to hałas zrobił. Ten piąty dział. Chociaż wiem, że komu się na koniec nic tego nie chce robić, serio, no. Oni pracowali na tym i tak długo, żeby tego Wiedźmina skończyć. Polska produkcja w końcu, więc warto chwalić, ale z drugiej strony też skopali ten koniec. I znowu. Ale zapisałem. Nie. Nie ma czegoś takiego. Zginąłem z godnością, ale nie ma czegoś takiego, no. Oślepienie przy ataku, gdzie on nic nie mógł zrobić. No nic. Wytłumaczycie mi mankament tego czegoś? Chodź. Podejdź do niego. O ty śmieciu, przecież nie, ani razu nie walnąłeś. Tyle. Tyle. No nie wierzę, tyle życia. Ja pierdziele, szkoda, że tych obrażeń jeszcze większych nie mam, no. Igni. Tyle co nic tego życia miał. Dobra, uciekam teraz, żeby mnie ani razu nie trafił. Ewentualnie spróbujemy jeszcze raz przyatakować podwójnym atakiem, jak teraz go zignijemy. I może wtedy będzie resztka sił. No teraz właściwie to resztka sił, ale jeszcze się jakoś stawia. Jezus, po co on podleciał jeszcze? Teraz obalenie, wiedziałem. Wdepnąłeś w niezłe gówno. I po mnie. Jeszcze nie, ale szczęście. Takie szczęście to mi się jeszcze nie zdarzyło. Ale teraz już naprawdę nie mogę sobie pozwolić na żaden błąd. Żaden, bo inaczej zginę. Zapis jeszcze. Ale. Teraz to jestem na pograniczu śmierci i życia. Ja wiem, co to znaczy chodzić. Pan życia i śmierci. Fajny film swoją drogą, ale ja w tej chwili już jestem taki pan życia i śmierci. Bo prawie zdonałem, ale jednak jeszcze żyję. Chociaż tam o co innego w tym filmie chodziło, no ale... Nawet chodź tu. Jeszcze 5-6 razy też będziesz musiał dostać pewnie tym, żeby zginąć. Ty z tego życia jest ile? 2-3 kanty masz? Czy jeszcze więcej? Ile Ciko za twoją głowę jest? Chciałem już go tak ciachnąć. To nie brakuje mi tego innego takiego wykańczającego ataku, takiego potężnego, który by go tak ciachnął, że już by się nie pozbierał. To już 40 minut nagrywam, no ale cóż. Nie dam się tak łatwo, no nie dam się po prostu tak łatwo. Oby to był już przedostatni odcinek. Chociaż powiem wam tak, że z tego co wiem, to kolejny może zająć nawet godzinę, ale postaram się już go nagrać, żeby mieć po prostu z głowy Wiedźmina jedynkę. Już tyle co mi nerwów przysporzyła ta gra, to już
Żadna gra mi tyle chyba nie naprzysporzyła. Oprócz CS-a, jak cheatery się grają, no ale cóż, nie gadamy teraz o CS-ie, tylko gadamy o Wiedźminie. Więc Wiedźmin tyle nerwów nas stworzył, że jest naprawdę... No już... No nie wiem, co po prostu powiedzieć. Jest tak wkurzający. Na sam koniec. Nie sądziłem, że coś jeszcze potrafi mnie tak zdenerwować w życiu. Wodę jeszcze mam? Mam, ale wolę nie pić, dopóki widzi mnie jako wroga. €1, bite, szyn. Dawaj, dawaj, suwaj. No i dalej mnie widzi jako wroga. I ziewamy, cały czas ziewamy, nuda, 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 nuda. Więc raczej bym radził wam do końca przewinąć. To i po prostu zobaczyć, że w końcu da się go pokonać. Azara, Javeda. Azar, Javed, chodź tu. Zapisałem, dosłownie przed chwilą zapisałem, masz szczęście. Masz, frajerze, szczęście. No z tymi młotami, no... Ja nie wiem, co on właściwie zajumał. Czy on zajumał jakiś kawał budynku, czy co? Bo to tak wygląda, jakby do jakiejś, nie wiem, zderzaki od jakiegoś monster trucka, czy coś. Tak to niestety wygląda. Trzymam cię na odległość. Dwa razy igni. Frajerze. Jeszcze jakby tak stało, że tutaj go coś atakowywało. Też bym nie pogardził. Chodź, 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 chodź. Ja już będę miał na ciebie kolejny znak igni. Zapis, jeszcze szybko. Skoro już go tak... doatakowałem, jak go dobiłem, to nawet jak teraz miecza spróbuję go trochę poatakować, nawet jak zginę, to ciul. Nie tak. Miałeś tego tak nie rozwiązywać, frajerze. Nie możesz tak rozwiązywać, ja ci tego nie pozwalam tak robić. Możesz po prostu tego oślepienia dawać. Jakbyś grał bez oślepienia i powalania, co? Javed? Byłbyś w stanie mnie pokonać? Gdybym miał jeszcze pełne hapsy. A że mam tyle co nic. Nie jestem w stanie cię pokonać. Ciągle. Mimo wszystko. Dobra, spróbujemy jeszcze raz go zignajtować. Bo ze dwa razy jeszcze. W cholera. A się po prostu może zamknę, będę uciekał tylko. O, on tu już za plecami siedzi, bo tylko taki młot widzę. Za nią gania. Jest! Szczątki. No nawet szczątek nie będę mógł przejrzeć. Bez kitajca. I tych szczątków nawet... Wszystkie szczątki mi zabrali. No dobra, trudno. Lustro. Co tu się w tym lustrze znajduje jeszcze, powiedzcie mi. Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Wyzimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Patrzcie, to jest wielki mit Zakonu. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oj, jakie lagi mi się tu zrobiły. Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. Jep. Dobra, rozwaliliśmy jakieś lustro jeszcze tutaj stojące. Myślę, że zaraz zakończę odcinek, bo już długi był naprawdę. Muszę sobie trochę odpocząć. Ale jeszcze dzisiaj nagram ostatni odcinek.
Wilku, żyjesz. Cześć. Żyję i cieszę się, że tobie też się udało. Osiągnąłeś swój cel? Owszem, choć nie do końca tak, jak sobie to wyobrażałem. Wilku? Zabiłem przywódcę Salamandry. Nie wyglądasz na usatysfakcjonowanego. Niestety. Okazało się, że za Salamandrą stoi zakon Płonącej Róży. Nie dziwi mnie to specjalnie. Król musi się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Racja. Mam łódź na przystani, pójdę ją przygotować. Dołącz do mnie, gdy będziesz gotowy. Tak zrobię. Dobra. Spróbujemy tam jeszcze popłynąć nad... Znaczy na tą przystań pójdziemy sobie za chwilę. Jak najbardziej, tylko chcę tutaj rozdysponować talenty i w ogóle... O, mam złoty talent. Ponoć na krwawienie. Co, chyba właśnie w to pójdę z złotym. Obrażenia plus 10 i tak, o, pójdziemy. Precyzyjne trafienie plus 10. No i to mi się podoba. Mogę coś z alchemii zrobić. Kota mogę zrobić. Puszczyka mogę zrobić. O. Dobra, zrobiłem chyba. Czekajmy sobie do ranka. Czy mi to wszystko minęło po tej walce ciężkiej. Jejwin. Ja muszę się dostać. Łódź. Co mi to pokazuje? Żeby... No i tak muszę iść tutaj, łódź. Idziemy od razu na przystań. A tędy nie przejdę. Ale biedne. Oj, biedne to wszystko. Wygląda mi na to, że... Muszę jakoś tutaj... Zejść, potem wejść. Dobra, wiecie co? Dojściem na łódź zajmę się już chyba osobiście sam. Nie będę was utrzymał, więc żegnam się z wami. Na razie.